Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Zatrzymujemy się, niech się wszystko zatrzyma wokół nas, bo my chwytamy Słowo Boże. Dzisiaj fragment z Księgi Jeremiasza. To mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Piękne słowo, w którym Bóg pokazuje nam dwie postawy. Z jednej strony człowiek, który tak bardzo wybrał swoją nadzieję w drugim człowieku i w ciele, co jest bardzo poruszające, że nie zauważa, kiedy przychodzi szczęście. Taki człowiek jest nieszczęśliwy, nie zauważa, jego wzrok jest zwrócony w nieodpowiednim kierunku i szczęście, które do niego przychodzi, go mija, nie zauważa go. I z drugiej strony mamy człowieka, który całą swą ufność pokłada w Panu, więc nie tylko zauważa przychodzące szczęście, ale też potrafi się nie bać w czasie, który jest trudny. I co więcej, Słowo Boże mówi, ciągle utrzymuje zielone liście, a więc rozkwita. Ciągle ma w sobie życie, życiodajne soki, a nawet w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Kochani, wierzymy Słowu, bo moc jest z Boga. Nawet jeśli dotykają nas trudne rzeczy, wobec których trzeba z największym szacunkiem się pokłonić i zrozumieć cierpiącego człowieka, to jednak nadzieję w sercu pobudzajmy nawzajem w sobie. Pomyśl, w której grupie się widzisz dzisiaj, teraz. Czy czujesz się jak taki dziki krzew, o którym mówi Słowo Boże, który wybiera miejsca trudne, bez życia i nie widzisz szczęścia? Czy może jak drzewo czujesz się zasadzone nad płynącą wodą? Dziękujmy Bogu za dar życia w Nim, za dar życia w Słowie, które ma potężną moc i módlmy się dzisiaj za nas wszystkich, abyśmy całą ufność pokładali w Panu i stąd mieli moc wydawać owoce, niezależnie od tego, jakie są warunki wokół nas, niezależnie od tego, ile mamy lat. W Bogu możemy zawsze wydawać piękne owoce. Prośmy o tę łaskę, Matkę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Kochani, zachęcam Was jeszcze do teledysku Należę do Ciebie. My chcemy być drzewem zasadzonym nad płynącą wodą, chcemy wydawać owoce. Pamiętajcie o lajkowaniu i pięknej niedzieli. Do zobaczenia.